rozmowie kwalifikacyjnej warto dobrze zrobić pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie jest tylko raz. Trzeba się przygotować. Warto poświęcić czas na to, by zaznajomić się z firmą, by zaznajomić się ze sobą samym, poznać swoje mocne strony, słabe strony, wiedzieć, czym się interesujemy, co nas motywuje i jakie mamy pasje. To jest to wszystko, co na pewno waszego przyszłego pracodawcę będzie interesować. Zdarzają się błędy na rozmowach rekrutacyjnych. Pamiętajcie, ważne, żebyście wiedzieli, z kim rozmawiacie, na jakie stanowisko aplikujecie, żebyście wiedzieli, jakie są wymagania i czy je spełniacie. Bądźcie przygotowani, zapoznajcie się z firmą, do której idziecie. Fajnie, żebyście wiedzieli, co się dzieje w danej firmie, jaką mają strategię, jaką mają misję, wartości, żebyście zobaczyli, czy to jest zgodne z wami samymi. CV powinno być czytelne, spójne, prawdziwe. Powinniście zwrócić uwagę zarówno na formę, na czcionki, na wielkość, ale też na daty, czy wszystko się dobrze zgadza. To, co jest napisane w CV, musi być zgodne z rzeczywistością. Będą padały pytania, które będą weryfikować zarówno daty, jak i miejsca, kolejność i wszelkie inne fakty tam zawarte. Nie zapomnijcie dodać czegoś o sobie, swoich pasji, zainteresowań, tego, co robicie w czasie wolnym, jeśli chcecie się tym podzielić. Na pewno waszego przyszłego pracodawcę będziecie też interesować jako człowiek, a nie tylko jako potencjalny kandydat. Pamiętajcie też o czasie. Nie bądźcie zbyt wcześnie, absolutnie nie wolno się spóźniać. Zaplanujcie sobie trasę, zobaczcie, ile czasu wam zajmie dojazd z przesiadkami, z dojściem, z przystanku. To jest bardzo ważne, żeby pierwsze wrażenie nie zrobić jako osoba spóźnialska. Na spotkaniu rekrutacyjnym zawsze pada pytanie o zarobki. Nie ma idealnej odpowiedzi, ale przygotujcie się do tego. Zastanówcie się, ile chcielibyście zarabiać, jakie są wasze minimalne potrzeby. Zapoznajcie się z rynkiem, ile na danym stanowisku się zarabia, żeby mieć odniesienie. Na pewno wasz przyszły pracodawca będzie oczekiwał konkretnej kwoty albo widełek. Warto to przemyśleć przed spotkaniem. Rozmową kwalifikacyjną zawsze związany jest stres. Czasami mniejszy, czasami większy. Aczkolwiek dobre przygotowanie i doświadczenie pomaga. Im więcej rozmów, im więcej szczegółów, do których się przygotujemy, zapoznania się ze wszystkimi informacjami i o firmie, i o sobie, i o stanowisku, to nam pomoże. Tylko w taki sposób możemy ten stres ograniczyć. Pamiętajcie, my nie zawsze patrzymy na kompetencje, nie zawsze oczekujemy wielkiego doświadczenia i znajomości szczegółów. My patrzymy na potencjał, na sposób myślenia, na motywację, na postawę. To jest to, co czyni was fajnym kandydatem, z którym na pewno chcielibyśmy pracować. Zapraszamy do Makro!